Są jednymi z najstarszych mieszkańców naszej planety. Według niektórych danych ich pierwsi przedstawiciele pojawili się na Ziemi około 1,5 miliarda lat temu. Nie są to jednak rośliny ani zwierzęta. We wczesnej historii Ziemi one stworzyły własne królestwo z własnymi prawami. Ich świat jest tajemniczy i mało poznany. Są jednak wszechobecne i wpływają na nasze życie w najbardziej nieoczekiwany sposób. Jesteś na kanale Atlas i w tym wideo dowiesz się o najbardziej niesamowitych grzybach. Uważa się, że w swojej różnorodności grzyby przewyższają liczbę roślin o co najmniej 10 do 1. Można je spotkać niemal wszędzie. Zarodniki grzybów mogą przetrwać promieniowanie, przebywanie w próżni, są obecne w powietrzu na wysokości nawet 20 km. Istnieje teoria, że zarodniki przemieszczają się między galaktykami i to dzięki nim życie przenosi się z jednej planety na drugą. Wiele gatunków grzybów nie potrzebuje oświetlenia, a niektóre mogą nawet emitować własne światło. Jasnozielony blask pojawia się w wyniku pewnych reakcji chemicznych zachodzących w komórkach grzybów w czasie wchłaniania przez nie tlenu. Grzyby są tak złożonymi i różnorodnymi organizmami, że każdy gatunek ma swój własny kolor odcisku zarodników. Nawet jeśli dwa grzyby na pierwszy rzut oka wyglądają jednakowo, wystarczy położyć kapelusz każdego na kartce papieru, zostawić na kilka godzin, a różnica będzie widoczna. Rysunek jest tworzony przez zarodniki, nasiona, które w grzybie w zwykłym znaczeniu znajdują się pod kapeluszem i rozprzestrzeniają się na wietrze. Podczas swojego życia grzyb rozprzestrzenia miliony zarodników. Jest to stały strumień. Jednak różne gatunki rozprzestrzeniają zarodniki na różne sposoby. Na przykład dzieżka pomarańczowa uwalnia zarodniki wertykalnie, na kształt eksplozji. Wśród grzybów jest nawet rekordzista. Rośnie w oborniku i nazywa się Pilobolus crystallinus. Ten mikroskopijny grzyb żywi się obornikiem roślinożerców, ale kiedy składniki odżywcze się wyczerpią, dosłownie wystrzeliwuje zarodniki z prędkością około 70 km na godzinę. Jednak bez względu na to, jak zachwycający jest proces rozprzestrzeniania zarodników, to dopiero początek życia grzyba. Każdy zarodnik ma potencjał do stworzenia nowej kolonii grzybów. Jego głównym zadaniem jest znalezienie źródła składników odżywczych. Jeśli na przykład kilka zarodników zostanie umieszczonych w kropelkach wody, niemal natychmiast zaczynają pęcznieć i rozwijają się w nich nici, tak zwane strzępki lub po prostu korzenie. Będą się tak rozwijać i rosnąć, by w końcu stworzyć grzybnię. Grzybnia to złożony system korzeniowy, który rośnie, wytwarza ciała owocowe i odżywia je, wchłaniając wodę i różne składniki odżywcze z gleby. Z kolei ciała owocowe produkują i rozprzestrzeniają zarodniki, a więc istnieją przede wszystkim dla reprodukcji. Co ciekawe, rozmiar grzybni może być niesamowicie duży. W błękitnych górach stanu Oregon w USA grzybnia rozciąga się na 880 hektarów i ma około 2400 lat. W rzeczywistości jest to największe stworzenie na planecie. Większe niż płetwal błękitny. Grzyb nosi nazwę opieńka ciemna i jest przykładem nie tylko tego, jak wielką może być grzybnią, ale i jak niszczycielską. Rzecz w tym, że dla wielu gatunków roślin opieńki są pasożytami powodującymi armillariozę, czyli opieńkową zgniliznę korzeni. Między większością grzybów i roślin występuje zrównoważona wymiana składników odżywczych. Jednak opieniek może odbierać od swojego właściciela więcej niż oddawać. W rezultacie grzybnia rozszerza się, a drzewo powoli umiera. Na Ziemi od 70 do 90% wszystkich roślin jest uzależnionych od grzybów. Strzępki grzyba przejmują rolę włośników korzeni i następuje wzajemnie korzystna wymiana składników odżywczych. Roślina zasila grzyb cukrem uzyskanym w procesie fotosyntezy, którego potrzebuje do wzrostu, a grzyb w zamian dostarcza różnych składników odżywczych, których roślina nie może pobierać z gleby. Jednak najciekawsze jest to, że wiele z tych składników powstaje w glebie w wyniku aktywności życiowej innych grzybów. Nazywane są one saprotrofami. Ogólnie można wyróżnić dwie grupy grzybów. Jedne pozyskują pożywienie od żywych organizmów. Są to grzyby pasożyty, symbionty i grzyby drapieżne. Druga grupa to saprofity. Żywią się związkami organicznymi uzyskanymi w wyniku niszczenia martwych zwierząt i roślin.
W lasach każdy liść i każda gałąź mogą zostać wchłonięte przez grzybnie. Gdyby nie aktywność grzybów saprotroficznych, cała planeta mogłaby stać się składowiskiem odpadów. Grzyby te przenikają do warzyw oraz innych odpadów organicznych i w przeciwieństwie do naszego organizmu, który trawi żywność wewnątrz, one wydzielają soki trawienne do środowiska, niszcząc złożone związki. Dopóki grzyby saprotroficzne przetwarzają materię organiczną, odgrywają kluczową rolę w tworzeniu żyznej gleby. Rozwijając się na pożywce, one wydzielają odpady. Wśród nich mogą być antybiotyki, niektóre enzymy, witaminy. W ten sposób gleba staje się bardziej płodna i może wspierać życie nowej rośliny, a ta z kolei będzie domem dla innych form życia, drobnych mikroorganizmów. W przypadku niektórych grzybów pojawienie się tych nowych gości to tylko potencjalna szansa na jedzenie. Jeden z takich grzybów to boczniak ostrygowaty. W środowisku naturalnym strzępki tego saprofita ukryte są pod ziemią. Grzybnia przenika nimi w drzewo, produkując tam silną toksynę i wytwarzając małe pętelki, które w przypadku wejścia w nie ofiary natychmiast ściskają ją i grzyb zaczyna się żywić. Robaki są pełne azotu i innych pierwiastków śladowych, które doprowadzają organizm do zakończenia cyklu życiowego, czyli produkcji owocu. Dla grzyba jest to ostatni etap, ale dla innego gatunku jest to tylko początek interakcji z grzybem. Tym gatunkiem jesteśmy my. Stwierdzenie, że grzyby mogą być trujące, przeraża nas najbardziej. Substancje toksyczne są obecne w różnych grzybach. Najbardziej toksyczny jest blady muchomor. Jeśli zjemy jeden lub dwa z tych grzybów, może wystąpić niewydolność wątroby i nerek, a w rezultacie śmierć. Istnieje teoria, że grzyby stały się toksyczne, aby drapieżniki ich nie zjadały. Jednak wiele toksycznych dla nas grzybów może być prawie głównym źródłem pożywienia, na przykład dla ślimaków lub larw chrząszczy. Naukowcy uważają, że taka sytuacja wynika z różnorodności istniejącej w królestwie grzybów. Wydzielają one tysiące różnych związków chemicznych i tak się składa, że niektóre z nich są dla nas toksyczne. Potrzebne są badania, jednak niektóre ich związki chemiczne naukowcy już dzisiaj planują wykorzystywać dla dobra człowieka. Jest to maczużnik, niesamowity grzyb, który prowadzi pasożytniczy styl życia. Kiedy zarodnik tego grzyba dostaje się do ciała mrówki i przenika do środka, grzyb zmusza ją, aby przeszła do miejsca, które jest najbardziej dogodne dla jego rozwoju i rozmnażania się. Zatem maczużnik przerasta ciało zarażonej mrówki i z tyłu jej głowy wypuszcza szypułkę, która pękając rozsiewa zarodniki. Ten grzyb jest tak niebezpieczny, że może zniszczyć całą kolonię mrówek. I nie tylko mrówki stają się ofiarami tego zabójcy. Istnieje tysiące gatunków maczużników i każdy z nich specjalizuje się w jednym gatunku owadów. Jednak pomimo ich nieziemskiego zachowania, związki chemiczne w tych grzybach mogą być przełomem w medycynie. Maczużnik zawiera wysoki poziom związku o nazwie kordycepin, unikalnego składnika, który już dziś jest produkowany syntetycznie. W chińskiej medycynie ludowej jest uważany za środek tonizujący, afrodyzjak i środek przeciwstarzeniowy. Naukowcy odkryli, że kordycepin hamuje pojawienie się włosków niezbędnych do wzrostu komórek nowotworowych. Przedstawia całkowicie nowy mechanizm działania leków przeciwnowotworowych. Wszystkie podobne leki działają na zupełnie innej zasadzie. Jednak maczużnik to nie jest jedyny rodzaj grzybów stosowanych w medycynie. W 1928 roku Alexander Fleming udał się na wakacje i zapomniał przykryć jedną birkę z bakteriami gronkowca. W rezultacie zarodniki pleśni trafiły drogą powietrzną na otwartą płytkę, zaczęły rozwijać się i zniszczyły wszystkie bakterie znajdujące się w pobliżu. Jakiś czas później naukowcy uzyskali czystą penicylinę, która wkrótce została wypróbowana na człowieku i produkowana przemysłowo. Jeśli kiedyś choroby zakaźne z dużym prawdopodobieństwem mogły doprowadzić do śmierci, to odkąd pojawiły się antybiotyki, wiele z nich nie stanowi już takiego zagrożenia dla życia człowieka. Takie grzyby jak drożdże również służą medycynie i farmacji jako składnik leków, w tym szczepionek, oraz jako materiał porównawczy w badaniach nad chorobami nowotworowymi. Drożdże same w sobie są dość nietypowym przedstawicielem grzybów. W przeciwieństwie do wielu innych, one nie mają wyraźnej, trwałej formy. Niemniej jednak, jest to grzyb. Fermentacja to nic innego jak proces trawienia drożdży. Dosłownie rzucają się na masę odżywczą. Trawiąc składniki ciasta, drożdże wytwarzają dwutlenek węgla, czyli na przykład dziury w chlebie.
Grzyby zajmują bardzo ważne miejsce w naszym życiu. Można je znaleźć w różnych produktach. Na przykład grzyby z klasy Saccharomycetes przekształcają cukier w alkohol. Wiele napojów gazowanych zawiera kwas cytrynowy, który z kolei jest produkowany w dużych ilościach przez grzyb kropidlak czarny. Pektynazy dodaje się do soków owocowych, aby je rozjaśnić. Jest to pewien enzym wydzielany przez grzyby pleśniowe. Same grzyby prawie nigdy nie uczestniczą w produkcji żywności, ale tylko ich pewne enzymy. W końcu, oprócz składników odżywczych, grzyby wywołują także silne toksyny. Dlatego jeśli pleśń pojawi się na serze lub chlebie, taki produkt jest bardzo niebezpieczny. Jednak najciekawsze jest to, że zarodniki grzybów są prawie wszechobecne. Kiedy przynosimy owoce z supermarketu, są one literalnie pokryte zarodnikami różnych grzybów. Dlatego podczas długotrwałego przechowywania żywności, a zwłaszcza w ciepłym i wilgotnym środowisku, grzyby zaczynają aktywnie absorbować pokarm i rosnąć. Co ciekawe, jeśli nie byłyby używane sterylne pojemniki w produkcji przemysłowej grzybów, to grzybnia mogłaby zostać zakażona zarodnikami innych grzybów i na przykład pieczarki lub boczniaki na półkach sklepowych mogłyby stać się niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego podczas uprawy wszystkich grzybów, które można uprawiać w sztucznych warunkach, jest niezbędne utrzymanie sterylnej czystości. Co prawda, takich grzybów jest bardzo mało. Wiele gatunków, na przykład borowiki, nie mogą rosnąć bez wsparcia roślin. Rośliny, które w symbiozie z grzybami pobierają minerały i wodę, znacznie łatwiej niż inne rośliny. Ponadto grzyby dają roślinom ochronę przed grzybami pasożytami. Niektóre rośliny w ogóle nie są w stanie przetrwać bez pomocy grzyba. Dobrym przykładem tego są storczyki. W naturze storczyki nie mają żadnej szansy na rozkwit bez udziału grzyba. Same grzyby są jednakowo zależne od roślin. Najbardziej uderzający przykład to trufle. Te grzyby są też mikoryzowe, ale mogą być hodowane. W tym celu zasadza się pewne gatunki drzewa i te grzyby w połączeniu z nimi spokojnie rosną. Dlatego jest to tak kosztowny produkt. Jeszcze jednym zdumiewającym przykładem symbiozy grzybów z roślinami są porosty. Te grzyby występują praktycznie wszędzie – na murach, skałach, korze drzew itd. Jest to symbioza grzybów i glonów. Podwójna natura porostów jest łatwa do zauważenia pod mikroskopem. Plechowate ciało porostów składa się z ciasno splecionych strzępek grzyba, pomiędzy którymi znajdują się mikroskopijne komórki alg. Zawierają chlorofil, który pozwala na produkcję składników odżywczych poprzez fotosyntezę, a woda potrzebna do jej reakcji jest pochłaniana przez strzępki grzybów. Grzyb ochrania komórki glona i dostarcza im wody i soli mineralnych, często pobranych z atmosfery. Porosty otrzymują zatem wszystko, czego potrzebują do życia. Kolejny ciekawy twór natury, choć teraz już nie odnosi się do grzybów, a jest zaliczany do protistów grzybopodobnych, nazywa się śluzowiec. To nie jest osobny organizm, ale sojusz setek tysięcy komórek. Śluzowce były długo zaliczane do królestwa grzybów, ponieważ ich organy produkujące zarodniki są bardzo podobne. Również uwalniają miliony zarodników, ale przekształcają się nie w grzybnie, a w komórki podobne do ameb. Śluzowce występują prawie na całym świecie. Żerują w lasach, gdzie żywią się gnijącą roślinnością. W poszukiwaniu pożywienia to stworzenie rośnie około 1 cm w ciągu godziny. Obecnie znamy około 1000 gatunków śluzowców, ale najbardziej znanym jest Physarum polycephalum. Ten jednokomórkowy organizm jest w stanie poradzić sobie z nietrudnymi labiryntami. Śluzowiec znajduje najkrótszą i najskuteczniejszą drogę do jedzenia, wycofując się z pustych obszarów oraz ślepych uliczek. Te stałe, synchroniczne drgania w komórce pozwalają stworzyć złożoną wiedzę na temat otoczenia i to bez żadnego centrum kontroli. W jednym badaniu wystawiono go na działanie zimnego powietrza w równych odstępach czasu. Jak się okazało, nie lubi zimna ani suchości. Doświadczał tego w cyklicznych odstępach czasu i za każdym razem w odpowiedzi spowalniał rozwój. Jednakże przy następnej próbie naukowcy nie włączyli zimnego nawiewu, a mimo to śluzowiec spowalniał rozwój, oczekując tego, co miało się wydarzyć. Naukowcy doszli do wniosku, że ten organizm potrafi się uczyć. Co ciekawsze, w jeszcze jednym eksperymencie naukowcy odtworzyli obszar wokół Tokio, tylko zamiast Tokio znajdował się śluzowiec, a otaczające cząstki jedzenia przedstawiały podmiejskie stacje kolejowe. Po pewnym czasie śluzowiec praktycznie dokładnie odtworzył sieć transportową Tokio, złożony system tworzony latami. Ponadto jego sieć miała dodatkowe połączenia.
stworzył on bardziej doskonały system. Śluzowiec potrafi tworzyć skuteczne połączenia do transportu składników odżywczych i rozwiązywać problem komiwojażera. Ten organizm nie ma systemu nerwowego, nie ma mózgu, a może zachowywać się w sposób, który kojarzymy z pracą mózgu. Obecnie zespoły badaczy na całym świecie używają śluzowce do różnych zadań. Próbują rozszyfrować procesy biologiczne, aby zrozumieć jego zasady obliczeniowe i zastosować je w dziedzinie elektroniki, programowania i robotyki. Grzyby to jedne z najbardziej niezwykłych organizmów na Ziemi. Jak się one pojawiły, nikt do tej pory dokładnie nie wie, ale badając je, naukowcy odkrywają lekarstwa na choroby, tworzą nowe produkty spożywcze i coraz częściej ujawniają tajemnice życia. Dzięki za oglądanie.